Dzień dobry na kanale Karty na Miłość. Kochani, to co? Zrobimy sobie kartę dnia na dzisiaj. Pamiętajcie, nie krzyżujemy rączek, nie krzyżujemy nóżek, żeby energia do nas trafiła. Dziękuję bardzo, kochani, za lajki, za komentarze. No, jesteście super, bardzo, bardzo się cieszę, że pamiętacie o tym, żeby kanał mógł istnieć, to należy zostawić po sobie ślad. Dam Wam też dzisiaj aniołka. A co? Jak Wy mi tak ładnie w ramach wymiany energii, to ja Wam też. Dwie. Dwie wyszły. Więc dostaniecie dwie. No proszę. O, mam jeszcze pod rączką. Wyrocznie. Karty wyroczni. Dwie. Dwie. Jak idą dwie, to dwie, ale za to tarot będzie jeden. Kochani, tarot będzie jeden. Jeden dla nas ogólnie. Kochani, pamiętajcie, że karta dnia ta jest ogólnie dla wszystkich. To nie jest karta indywidualna dla danej wibracji, dla danej osoby. Także nie musi karta rezonować. Sprawdźcie sobie widocznie inny filmik, może poczekajcie na inny dzień, nie denerwujcie się. Kochani, dzisiaj nie zrobię dla wszystkich znaków, bo po prostu nie mam czasu, tyle tych rzeczy jeszcze mam do zrobienia, także dzisiaj zrobimy sobie jedną ogólnie, tak? Dla wszystkich osób. Dobrze. Odkładamy sobie talię. I co, kochani, może aniołki najpierw, co? Jak już tak wyszły dwie. Pierwsza to Atena, druga to Vanessa. Karta Atena mówi: siła daje bezpieczeństwo. Wiesz, jak być silnym i kochającym, co przynosi korzyści Tobie i innym. Także, kochani, dzisiaj jesteśmy silni i bezpieczni. I Wy wiecie, jak być silnym. I przyniesie Wam to korzyść, i nie tylko Wam, ale innym też. Natomiast druga karta mówi, że przed podjęciem decyzji zadajcie sobie pytanie, które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do mojego boskiego przeznaczenia, a co mnie od niego oddala. No, kochani, bardzo ładnie, kolorystycznie, tak pod paznokcie i pod porę roku. Bardzo mądre przekazy. No. A karta? Karta też fajna. Sprawiedliwość. Mamy duże arkana, kochani. Proszę bardzo. Pięknie stoi. Kochani, dzisiaj pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, mówimy prawdę. Załatwiamy sprawę w urzędzie. Może jakąś równowagę musimy dzisiaj właśnie zdobyć. Dzisiaj może być przyczyna, a może być i skutek. Bądźmy odpowiedzialni dzisiaj w czymkolwiek nie robimy i cokolwiek mówimy. Żebyśmy, wiecie, nie ponieśli konsekwencji na przykład za dane słowo czy czyn. Tutaj widzę mądrość przy tej karcie dzisiaj. Karmę. Jeżeli spodziewacie się rozprawy sądowej, to na pewno się ona odbędzie. I będzie uczciwość po waszej stronie. Tak. Bądźcie dzisiaj obiektywni, kochani. Cokolwiek byście nie robili, nie mówili, bądźcie obiektywni. Ta karta uczy nas na błędach. Karta Sprawiedliwość dla mnie osobiście nie chodzi o to, wiecie, żeby myśleć tylko o doskonałości, ale przede wszystkim o uczciwości i sprawiedliwości. Bo może chcemy być doskonali w czymś, co robimy, co kochamy.
A może właśnie nie o to chodzi? Może właśnie mamy być, kochani, trochę pogubieni, zagubieni? Jeżeli będziecie sprawą w sądzie, widzę lęk u was i możecie postępować w taki sposób, że możecie potem nie być dumni z siebie. Zachowajcie najlepiej bezstronność, sprawiedliwość, ale mówcie dzisiaj prawdę. Mówcie dzisiaj prawdę. Nie wiem, czy waga dzisiaj nie będzie ważna. Dobrze mówię? Tak, waga. Ponieważ jest to 11 karta, zwróćcie uwagę na godzinę 11, na 11 piętro, cokolwiek. Tak, tak wyłapuję, kochani. Jeżeli chcecie się rozwieść i długo, długo o tym myślałyście, zróbcie to dzisiaj. Dzisiaj jest dobry dzień. Jeżeli chcecie zakończyć jakiś związek, to dzisiaj siądźcie i porozmawiajcie. Bądźcie otwarte i powiedzcie to, co czujecie. Wyrocznia. Strumień. O, jaka piękna karta. Boże, pozwól mi poruszać się zgodnie ze strumieniem i reagować ze spokojem. No właśnie, wszystkie te sprawy sądowe, urzędowe, które możecie dzisiaj załatwiać, to mogą być nerwowe, więc reagujcie ze spokojem. Druga karta to właściwe działanie, kochani. Niech wszystko, co chce odejść, odejdzie. A wszystko, co chce nadejść, nadejdzie. Kochani, to jest wasz dzień, wasza chwila. Nie sądziłam, że będzie takie piękne to czytanie. Bardzo fajny dzień. Dzisiaj się dużo rzeczy wyjaśni, dużo rzeczy wypłynie na wierzch. Dowiecie się o czymś, co było schowane pod ziemią, zakopane. Znajdziecie coś, co zgubiliście, może w domu. Otwórzcie jeszcze raz szafki. Znajdziecie to. Będziecie się uśmiechnięte na koniec dnia. Położycie się spać i odetchniecie z ulgą. Powiecie, nareszcie. Dlatego siła dzisiaj daje wam bezpieczeństwo. Wy wiecie, jak być silnym, jak być kochającym. I wiecie, że te korzyści będą nie tylko dla was, ale dla innych. Kochani, pięknego, ciepłego dnia wam życzę. Dajcie znać w komentarzu, tak? Buziaki, kochani. Pa, pa.